Dzień dobry, witam serdecznie w nowej prognozie pogody kosmicznej. Zaczynamy od regionów występowania plam słonecznych. 3534, 3536, 3537 i 3538, z czego te trzy ostatnie są z podwyższonym ryzykiem, że coś się stanie. Rozbłyski słoneczne, prawa, lewa część, a także środkowa Słońca. Aktywność już nam spada, bo mieliśmy podwyższoną, prawie dochodziła do M, ale już się stabilizuje. Bieżąca wartość C2.09, najwyższa wartość w maksimum ostatnich 2 godzin C4.05, najwyższa wartość w 24 godzin C5.29. Dziury koronalne to mamy na południu, dwie. Koronalny wyrzut masy. Tak to wygląda. I protony nam tu szaleją. Dalej nam szaleją tu protony. Nam tu pokazuje wartość 10 megaelektronowolta. Co nie jest dobrze. No dobra, zerknijmy sobie, jak tam aktywność zorzowa. KP1+, wiatr słoneczny, prędkość 477,5 km na sekundę, gęstość. Nie, tutaj pole magnetyczne jest na wartości 3, prawie. Tu mieliśmy południowy. No i jak widzicie, zorza to nam bardziej Ameryka. Zakłócenia, burza, czas, indeks, a coś jednak się dzieje. No dobra, ale mamy coś, ale coś się kręci. Na razie nic się, słuchajcie, nie dzieje, ale powiem wam szczerze, że jednak już coś się zaczyna dziać powoli. Dobra, to trzymajcie się, na razie.